gramy gitarowy pop, pop rock. Nie jest to muzyka, której słuchamy w domu na co dzień, ale jest to muzyka, w której możemy się pokazać, w której możemy pokazać swoje umiejętności, to w jaki sposób śpiewamy, w jaki sposób gramy, w jaki sposób czujemy tą muzykę. Zagramy dwa swoje utwory, Inna i Teraz Wiem. Myślę, że to są dwa takie, no, dwie strony tak jakby naszego zespołu. Jedna jest taka bardziej popowa i taka radiowa, a druga jest bardziej dla ludzi ceniących rocka i gitarowe brzmienie. Musimy dać z siebie wszystko na scenie, zaśpiewać, zagrać i wystąpić tak, jak jeszcze tego nigdy nie zrobiliśmy. Moim zdaniem koncepcja oceniania coverów jest spalona i nie pozwala prorokować, co dalej będzie z zespołem. Jeżeli ktoś, nawet jeszcze może nieudolnie, ale pisze coś swojego, tam jest bardzo łatwo dostrzec, czy coś z tego może potem być. Szukamy talentów, ale takich, które bazują na swojej twórczości, na swoich doświadczeniach i na swojej pracy, a nie takich, które powielają schematy. Szukamy talentów pełnych, czyli nie tych, które potrafią odtwarzać muzykę, ale również tych, które potrafią tą muzykę stworzyć. To wyszło naturalnie, tak zaczynaliśmy po prostu. Zaczynaliśmy od bluesa, później to był rock i przerodziło się w końcu w metal, po prostu tak naturalnie to wychodziło stopniowo. Najbardziej obawiamy się właśnie tego, że konkurencja może grać lepiej technicznie, muzycznie. Nigdy nie mieliśmy jakichś nauczycieli, specjalistów od gry, po prostu jesteśmy samoukami. Śpiewamy o różnych problemach w sumie życiowych, o smutnych rzeczach raczej. Tak jakoś to wychodzi nam. Każdy z nas próbował sobie wyobrazić, który z tych zespołów po nagraniu płyty miałby szansę zaistnieć. Który z tych zespołów płytą mógłby trafić do ludzi? Ten wybór był taki trochę kredytowany, bo wydaje mi się, że ten zespół, który wybraliśmy, jakby daje największą szansę, że się rozwinie i że coś z tego będzie. Znów kolejny dzień uciekam, ciągle nie wiem, dokąd mam iść. Każdy sobie prywatnie słucha naprawdę wszystkiego możliwego, od jazzu, funka, rocka, popa, alternatywy i folku. I tak naprawdę zespół Bartnicki to jest coś w zasadzie około folk popowego, bym mógł to tak jakoś tak nazwać. Bardziej dzisiaj ten gatunek popowy, a więc utwory pod tytułem Powiedzmy Rzeko i Jest Muzyka, Jest Zabawa. Wszystko autorskie aranżacje, autorskie utwory, a więc zobaczymy, jak to się przyjmie. Zwycięzcą dzisiejszego pierwszego przesłuchania Made for Music jest zespół Bash, z którym ponownie spotkamy się w jesiennym finale. Gratulacje! Pytanie jest, co w tym wszystkim najistotniejsze, tak? Najistotniejsza jest dusza. No i najistotniejszy jest przekaz. Najistotniejsze jest to, żeby zespół wiedział, czego chce. Techniczny aspekt grania w moim przekonaniu nie jest priorytetowy, bo my wiemy, że to są debiutanci, którzy dopiero startują, ale muszą mieć to coś, co sprawi, że jakaś struna przynajmniej we mnie zostanie poruszona.